Ja chciałam wrócić, bo wiem, że wczoraj była mowa o PMI-u, czyli takim wskaźniku, który informuje o tym, co się dzieje w sektorze przemysłowym. Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ wydaje mi się, że ten wczoraj opublikowany wskaźnik za marzec chyba wychwycił pewną bardzo jakościową zmianę. Mam nadzieję, że to będzie potwierdzane w kolejnych miesięcznych wskaźnikach, a mianowicie przedsiębiorcy odpowiadający na ankietę, odpowiadając na pytanie, dlaczego rosną zamówienia tak na rynku krajowym, jak na rynku eksportowym, powiedzieli, dlatego, że mamy nowe produkty i zaczynamy w zupełnie inny sposób komunikować się z rynkiem, czyli marketing, który stosujemy, zaczyna być inny, dostosowany do tych nowych produktów. To znaczy, że firmy zainwestowały w innowacje i teraz zaczynają z tego korzystać. To jest naprawdę bardzo dobry sygnał. Innowacje produktowe, innowacje marketingowe, które zawsze innowacjom produktowym powinny towarzyszyć. No, to by było też dobre. Ja to mogę potwierdzić z perspektywy spółek giełdowych, że faktycznie wiele spółek giełdowych coraz szerzej i częściej wychodzi w świat, szczególnie na rynki europejskie. Mhm. Natomiast widzę pewien niepokojący trend, a mianowicie trend umocnienia złotego do euro. I obawiam się, że w najbliższych miesiącach możemy widzieć kontynuację tej tendencji, te pozytywne w tej chwili wyjście wielu polskich firm na rynki europejskie może spotkać się z aprecjacją, umocnieniem polskiej waluty i okaże się, że ten eksport wcale nie jest tak bardzo rentowny. Ale jednocześnie, jeśli mogę dodać, jeśli popatrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, kwartalne dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw, to od wielu lat we wszystkich kwartałach GUS pokazuje, że rentowność firm eksporterów jest wyższa niż firm nieeksporterów, a więc widać, że te firmy, nawet jak warunki te zewnętrzne, chociażby kurs walutowy, pogarszają się, że one znajdują sposoby na to, aby sobie radzić z tymi zewnętrznymi negatywnymi uwarunkowaniami. To dobrze. Tak historycznie tak Pani było. Iwana tak Kozera? Historycznie było. Tak. Historycznie tak było, z tym, że historycznie też fakt, że my w czasach kryzysu mieliśmy złoty, a nie euro, był jedną z sił napędowych naszego eksportu i w związku z tym również naszej gospodarki. I rzeczywiście, jeżeli stałoby się tak, jak tutaj mówił pan Buczek, że będziemy mieli do czynienia z aprecjacją złotego, to będzie to miało zły wpływ na standing naszych przedsiębiorstw. Natomiast ja jestem optymistyczna tutaj. Ja uważam, że do tego w takim znaczącym stopniu nie dojdzie i to nadal będzie jedna z naszych sił napędowych, a innowacyjność, o której mówimy, jest po prostu, wydaje się być fundamentalna do tego, co osiągniemy.